Zastanawialiście się kiedyś, czym żywią się bezdomni? Wiele osób uważa, że bezdomni ganiają gołębie, żeby je złapać, a później zjeść. Ale to nie do końca jest tak. Bezdomni wiedzą, że gołębie żyjące na śmietnikach mają bardzo dużo pasożytów i różnych ptasich chorób. A bezdomni już swoich ludzkich mają dosyć. Bezdomni ganiają za gołębiami, żeby odebrać im kawałek chleba. Albo pokazać im, kto na śmietniku jest najważniejszy i że najpierw to on powinien zjeść, a dopiero to, co zostanie, mogą zjeść gołębie. Możliwe, że bezdomni może i jedliby gołębie, ale przecież trzeba je wypatroszyć, wymyć, ugotować i usmażyć. A bezdomny nie ma możliwości, żeby przeprowadzić wszystkie te manipulacje. Ale co jeszcze oprócz odebranego gołębią chleba jedzą bezdomni? Oni jedzą jeszcze koty? Nie, bezdomni nie jedzą kotów. To samo, nie ma na czym gotować. No i chyba nie są zbyt smaczne. Ale już w mrozie jest z nimi cieplej i weselej. Czasami bezdomnym do głowy wpada myśl, a może by tak spróbować psiego mięska. Ale bezdomni nie pielęgnują tych potych myśli. Przecież bardzo często psy same dzielą się z bezdomnymi jedzeniem. Dowód wdzięczności, zagłaskanie i życzliwie wypowiedziane, choćby i niecenzuralne, słowo. Szczury i myszy bezdomni często zabijają, ale bardzo rzadko po to, żeby je zjeść. Przecież też je trzeba oczyścić, wymyć i ugotować. W odróżnieniu od gołębi, kotów i psów, szczury i myszy bezdomnych nie szanują i się nie boją. Szczególnie obrażalskie i pamiętliwe są te szczury. Mogą się zjednoczyć i mocno pogryźć bezdomnego, wprowadzając do ich krwi bardzo niebezpieczną, szczurzą truciznę. Albo nawet odgryźć pogrążonemu w twardym śnie bezdomnemu nos albo ucho. Przeważnie bezdomni żywią się resztkami jedzenia wyrzuconymi na śmietnik. Nie odstraszają ich produkty z zapaszkiem. Większość bezdomnych ma stępiony węch. Uczucia obrzydzenia wywołanego widokiem wyrzuconego na śmietnik jedzenia w wielu przypadkach pozbywają się przy pomocy tanich napojów alkoholowych oraz papierosów. To właśnie na nie zbierają pieniądze, sprzedając puste butelki, makulaturę i złom. Na jedzenie wolą nie tracić pieniędzy. W końcu zdobywanie jedzenia na śmietnikach to dla nich nie tylko sposób na przeżycie, ale też swojego rodzaju rozrywka. Wiele restauracji często wyrzuca na śmietnik jeszcze nie zepsute, ale już niezbyt piękne z wyglądu jedzenie. I najważniejsze dla bezdomnego, to w porę się do niego dobrać, dopóki nie przejdą po nim tłumy myszy, szczurów, ptaków i zwierząt. Do tego bezdomnym przyjemnie jest spotkać się z przyjaciółmi niedoli, podzielić się pozytywnymi doświadczeniami i opowiedzieć o cennych znaleziskach. Najważniejsze to nie zobaczyć w nowo zdobytym przyjacielu konkurenta. Czasami latem bezdomni próbują żywić się darami drzew owocowych, ale od nieumytych owoców problemów z trawieniem jest jeszcze więcej niż od resztek restauracyjnego jedzenia. Dlatego wolą resztki jedzenia z masą konserwantów. Nie psuje się tak szybko i konkurencji trudniej jest się do niego dostać. Od takiego odżywiania oczywiście psują im się organy wewnętrzne, psują się zęby, włosy, psuje się również wzrok. Skóra przestaje już stanowić ochronę, lecz odwrotnie, zaczyna przyciągać różne grzyby, bakterie i owady, dla których bezdomny staje się bardzo łakomym kąskiem. Pasożyty żyjące w wątrobie i jelicie grubym bezdomnych lepiej przemilczmy. Dla otoczenia zazwyczaj ich choroby nie stanowią śmiertelnego zagrożenia, lepiej jednak zdusić w sobie chęć podania ręki czy obejmowania się z bezdomnym, nawet jeżeli bardzo ci go żal. Jeżeli serce ci się ściska na widok śpiącego na twoim podjeździe bezdomnego, nie wyganiaj go. Zostaw mu trochę jedzenia i podręcznik dla bezdomnych. Obecnie w prawie każdym dużym mieście można go znaleźć. Albo zadzwoń. Nie na policję, ani do szpitala, ale do pomocy społecznej albo organizacji pomagającej bezdomnym w twoim mieście. Ich telefony pomoże znaleźć każda wyszukiwarka. Przecież bezdomny nie ma skąd dzwonić i czytać też może być mu trudno. Pamiętajcie, że nie należy dawać bezdomnemu pieniędzy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wydaje na alkohol lub rzeczy niepotrzebne.
i dokuczać mu też nie wolno. Dokładnie nie wiadomo, czy bezdomni jedzą również ludzkie mięso. A wy pomogliście kiedyś bezdomnemu? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Jeśli nie, również napiszcie, czemu tego nie zrobiliście. Nie zapomnijcie również o łapce w górę i o subskrypcji dla naszego kanału. Cześć!